Układ topograficzny i porządkowy cmentarza Powązkowskiego. Nieregularny układ cmentarza zamknięty jest wokół ulic Powązkowskiej, Okopowej, Spokojnej, Ostroroga i Tatarskiej. Jego najstarsza część, obejmująca zakresem trzy pierwsze ulice, systematycznie rozwijała się w kierunku zachodnim, a następnie południowym. Cmentarz ma 6 bram i obecnie tylko jedną furtkę od strony ulicy Spokojnej. Bramy numer 2 i 4 od strony ulicy Powązkowskiej otwarte są przez cały rok. Pozostałe bramy, 1 od ulicy Powązkowskiej, 5 od ulicy Tatarskiej, 6 i 7 od ulicy Ostroroga oraz wspomniana furtka, otwierane są jedynie w Dniu Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych. Brama 3 od ulicy Powązkowskiej i 6 od ulicy Smętnej nie funkcjonują już w ogóle. Podobnie dwie stare furtki od ulicy Ostroroga i Smętnej. Wewnętrzny podział cmentarza oparty jest wobec usytuowania kościoła świętego Karola Boromeusza. Kwatery rozmieszczone są na planie prostokąta z dłuższym bokiem usytuowanym na osi północ-południe. Co do zasady, każda kwatera zawiera 6 rzędów grobów. Liczba grobów w rzędzie jest różna i zależy od usytuowania grobów, które zajmują od 1 do nawet 3 miejsc w rzędzie. Pewne odstępstwa od tego spotkać można na obrzeżach cmentarza, a w szczególności wzdłuż nieregularnego muru. Olbrzymi rozwój nekropolii sprawił, iż nierzadko układ topograficzny nie zgadza się z układem przestrzennym. Kwatery co do zasady oznakowane są liczbami arabskimi od 1 do 350. Odstępstwem od tego są oznakowania liczbami rzymskimi, a także dużymi i małymi literami. Sytuację komplikują dodatkowo pewne nieścisłości porządkowe oraz kwatery oznakowane w sposób łączony, np. liczbą arabską z małą literą. Pierwotnie w każdej kwaterze co do zasady w jej północno-wschodnim narożniku stał kamienny słupek z oznakowaniem danej kwatery. Niestety, głównie wskutek upływu czasu, część słupków została zniszczona. Rzędy liczone są od słupków w układzie równoległym od dłuższego boku kwatery. Większość z nich występuje w liczbie 6 rzędów, choć zdarzają się i 2 razy większe. Część grobów nie jest oznaczona w ogóle, np. w katakumbach, w Alei Zasłużonych czy te znajdujące się pod murami. Dla sprawnej komunikacji pomiędzy kwaterami przechodzą drogi, z których dostać można się do grobów w rzędach 1 i 6, a między wewnętrznymi rzędami 1, 3 i 4, 5 usytuowano dodatkowe przejścia. Ogromna powierzchnia cmentarza, mnogość nagrobków i nietypowe czasami ich usytuowanie wpływa na fakt, że zwiedzenie go w całości w ciągu jednego dnia jest trudne do zrealizowania. Stąd wycieczkę należy odpowiednio wcześniej zaplanować i wybrać interesujący nas fragment cmentarza. Pomniki nagrobne. Główną wartością omawianej nekropolii są postacie pochowane na terenie cmentarza, które tworzą swoisty testament, obraz społeczeństwa warszawskiego i polskiego. Nie mniejszą wartość mają również same pomniki nagrobne, które oprócz wartości plastycznych przekazują nam informacje o dawnej architekturze, trendach czy obyczajach. Na uwagę zasługuje forma i jakość użytych materiałów, a także różny, często zupełnie odmienny poziom wykonania nagrobka. W rzeczywistości więc pomniki przedstawiają przekrój społeczeństwa, które było zróżnicowane pod względem finansowym, zachowywanych tradycji, indywidualnych upodobań, jak również mody, prądów artystycznych i przemian stylowych zachodzących w ówczesnym okresie. Niestety sporym utrudnieniem jest datowanie każdego obiektu, gdyż często nagrobek stawiany był wiele lat po śmierci, bądź był zastępowany nowszym, zgoła odmiennym pomnikiem od oryginału. Należy więc pamiętać, że pierwsze 130 lat istnienia cmentarza łączyło się z utratą niepodległości. Wpłynęło to zarówno na wygląd cmentarza, jak i na treść inskrypcji umieszczanych na nagrobkach. Brak wymogu łączenia z językiem zaborcy. Autorzy pierwszych pomników stawianych na Powązkach w większości byli nieznani. Większość nagrobków była dość prosta w formie i powielana przez warsztaty kamieniarskie. Jako materiał przodował piaskowiec,
który był łatwo dostępny, stosunkowo trwały i prosty w obróbce. Najcenniejsze obiekty z tego okresu nawiązywały do stylu klasycystycznego i były autorstwa Pawła Malińskiego i jego dwóch znakomitych uczniów, Jakuba Tatarkiewicza i Konstantego Hegla. Kolejnym etapem od 1830 roku były pomniki nawiązujące do stylu neogotyckiego, połączonego często ze zdobieniem grobów odlewami żeliwnymi i kutym żelazem. Oprócz pomników pojawiają się w tym okresie liczne mauzolea i piękna kaplica rodziny Leserów, autorstwa samego Józefa Piusa Dziekońskiego. Następny typ nagrobków, obfitujących w rozmaitą dekorację, był powiązany z nurtem romantycznym. Ich autorzy stosowali przede wszystkim motywy roślinne, silnie związane z tematyką religijną, rzadziej odnosili się do zasad i form architektonicznych. Spotkało się to z akceptacją społeczeństwa i olbrzymią ilością powstałych na przełomie XIX i XX wieku tego typu nagrobków. Pozwoliło to na wzbogacenie i podniesienie wartości artystycznej nawet tych nagrobków, które ze względu na nikłe nakłady finansowe czy powielane schematy zaliczają się do mniej ciekawych przykładów sztuki nagrobnej. Zmieniający się obraz społeczny i gospodarczy w drugiej połowie XIX wieku znalazł odzwierciedlenie również w sztuce nagrobnej. Dawna elita ustępowała coraz częściej miejsca nowym mieszkańcom pochowanym na Powązkach, to jest licznie reprezentowanemu mieszczaństwu, które stanowiło nową elitę finansową miasta. Łączy się to ze zmianą kierunków w architekturze, która odchodzi od klasycyzmu na rzecz łączenia różnych stylów i epok. Powstające w całej Warszawie liczne zakłady sztukatorskie znalazły swoich odbiorców również wśród powązkowskich kamieniczników. Dekoracje te podnosiły wystawność i przepych obiektów nagrobnych, osiągających nieczęsto nawet rozmiary małych kaplic czy kościołów. Za przykład może posłużyć tutaj wspaniały grób rodziny Leopolda Kronenberga według projektu Artura Goebla. Kolejny nurt, realizm akademicki, charakteryzował się przede wszystkim rzeźbą figuralną z lirycznym, wręcz osobistym charakterem. Najbardziej znanym przykładem jest tutaj rzeźba Teodora Skoniecznego na grobowcu rodziny Piaszczyńskich. Ten nurt reprezentował również Bolesław Syrewicz, Andrzej Pruszyński, Czesław Makowski czy Bartłomiej Mazurek. Przełom XIX i XX wieku powoli wprowadza impresjonizm, symbolizm i secesję. Następuje odrzucenie cokołu, zasady symetrii i wprowadzenie kompozycji wielofigurowych. Do przykładów tego typu można zaliczyć pomnik Jadwigi z Jezierskich-Pusłowskiej z rzeźbą Stanisława Ostrowskiego z 1902 roku. To właśnie w tym czasie pojawia się również motyw ludowy, między innymi na grobie Ignacego Komorowskiego, Dłuta Wojciecha Święcickiego. Następnym nurtem, niestety słabo reprezentowanym na Powązkach, była secesja. Na szczęście reprezentują go dwa wielkie nazwiska rzeźbiarstwa polskiego. To jest Wacław Szymanowski, autor pomnika Chopina, który stworzył pomnik swojemu ojcu, również Wacławowi, oraz Konstanty Laszczka, autor pomnika Antoniego Lasockiego. Secesja odznaczała się jednak bardzo mocno w motywach dekoracyjnych, w realizacjach kowalstwa artystycznego i kamieniarstwa. Dzięki temu możemy się przekonać o znakomitym poziomie rzemiosła w tamtych czasach. Krótki okres secesji był wstępem do modernistycznej architektury, która pozbawiła pomniki nadmiernej ozdobności i wprowadziła ją w prostotę konstrukcji i form. Jest to również czas poszukiwania stylu narodowego bazującego na sztuce ludowej. Prekursorem tego nurtu był pomnik projektu Zdzisława Kalinowskiego, wystawiony dla rodziny Jentysów i Smoleńskich. Okres ten przynosi również odmienne mauzolea i kaplice, które łączą w sobie nowoczesną formę z bardzo bogatym wystrojem. Zmienia się też materiał. Modne stają się tynki ze żwiru rzecznego zmieszane z zaprawą cementową. Przykładem mogą tu być kaplice rodzinne Chojnackich czy Wodzińskich. Ostatnim etapem są przykłady pomników rzeźb współczesnych, nie podnoszących niestety walorów artystycznych starych Powązek. Wygląd pomników pogarsza również materiał, najczęściej lastryko. Nawet ci, którzy starają się podnieść koszt pomnika, rzadko kiedy znajdują dla niego estetyczną, ponadprzeciętną formę. Odstępstwem od tego jest kilka pomników w Alei Zasłużonych
pochodzącej z lat 1920-1945. Warszawa, zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach, został uznany za pomnik historii rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 lipca 2014 roku. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w paragrafie 1 ustęp 1 jest zachowanie ze względu na wartości historyczne, artystyczne, materialne i niematerialne zespołu cmentarzy wyznaniowych obrazujących bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego. Nekropolie na Powązkach są świadectwem tolerancji religijnej i wielokulturowości naszego społeczeństwa, a także miejscem pochówku wybitnych Polaków, na którym znajdują się wysokiej klasy obiekty sztuki sepulkralnej. Pomnik historii obejmuje następujące cmentarze. Cmentarz powązkowski, rzymskokatolicki, zwany Starymi Powązkami. Cmentarz żydowski, cmentarz ewangelicko-augsburski, cmentarz ewangelicko-reformowany, muzułmański cmentarz kaukaski i muzułmański cmentarz tatarski.